Musisz się obudzić, Ray. Co to za cholerne sny? Co się ze mną dzieje? Trzeba będzie o tym pogadać. Uważaj, jak machasz tymi małpimi łapami. Przepraszam, no nie chciałem, wybacz. Gdyby ten klejnot się stłukł, to obydwoje nie bylibyśmy w ciekawej sytuacji. Ach, tak? Klejnot zabiłby mnie, a ja zabiłbym cię przed. W sumie to zrozumiałe. Co to za klejnot? Łazisz z nim cały czas przy sobie? Jesteś tak ważny? No bo ty nie wiesz, jak bardzo. Co by się stało, jakby się zbił? Nie chcesz wiedzieć, jakie nas wszystkich spotkałoby nieszczęście. Aż tak źle? Moim zdaniem, tak naprawdę w większości to źle dla niego samego. Być może. Sam sobie tak naprawdę nasrałeś do butów. Szkoda, że pomyślałeś dopiero po czasie i skłoniłeś się do takich środków. Może... lepiej iść po resztę, omówić szczegóły. Jasne, szefuniu. Ja tyle twój ogon. No, jakiś skurwysyn z Afal mi go obciął. Ale żeby... wygnańcy z Afal tutaj? Niemożliwe. To jakaś tragedia. Będę musiał powiedzieć Cyrionowi o wszystkim. Dobra, skończ pierdolić. Czego wypatrujesz, Detielu? Satysfakcji. Jakiej satysfakcji? Dokonanego wyboru. Patrzenie na te ohydne i jakże strudzone twarze tych mieszczan brzydzą mnie i wprawiają o dyskomfort. Uwielbiam sycić się czyjąś niedolą, patrzeć jak pracują, a nic im to nie daje. Jak bardzo się starają, jak nie chcą się poddawać. Jak bardzo liczą, że wiara i nadzieja są przy nich do końca, co jest bójdą. Uwielbiam patrzeć, jak ta nadzieja powoli i w jednej sekundzie zanika. Gaśnie, umiera, przestaje istnieć. Jak budzą się ze snu i odkrywają, że to wszystko to jedno wielkie złudzenie. Przyjemne uczucie. Jest pan bardzo dokładny w swoim opisie, wyczuwam w tym głębie. Głębiej to ci mogę zrobić w brzuchu, kiedy nazwiesz jeszcze raz mnie pan. Co cię tu przywiało, sługusie? Wiesz, z Nebrasa lepiej nie lecieć w kółki. Więc mów. Co cię przywiało? Pan kazał ci się stawić po patrolu, byś zdał mu z niego raport o dziewczynie. Niech lepiej wyjmie kija ze swojego władczego dupska. Nawet chwilę nie można się napawać nieszczęściem ludzi. Niech lepiej uwierzy, że to jego córka, bo będzie miał kłopoty. Córka? Co? Był tak zamroczony, że jego ukochana go zdradziła, że...
głupi rozpoczął wojnę. Co za nieszczęście. Lepiej nie oczerniaj tak pana. No cóż, moim panem nie jest. Raczej wątpię, że ty i twój pan będziecie chcieli podskoczyć na wesoło. Lepiej chodźmy już. Cholerny Raymond. Zawsze w centrum uwagi. Niby czym on jest taki niezwykły? Co ona w nim w ogóle widzi? Zresztą... co każda w nim widzi? Irytujące. Odmieniec, potwór w ciele mężczyzny, który i tak już dawno w nim nie żyje. Zamiast rozmyślać o jego inności, powinnyś się skupić na swym zadaniu. Co ty tu robisz? Musimy porozmawiać. Nastąpiła mała zmiana planów. Konkretnie? Dziewczyna. Ta elfka, o której przesiadujesz w tej chwili. Co z nią? Sprowadź ją do mnie jak najszybciej. Po co ci ona? Jest elfką. Trzeba ją sprowadzić do Ardenady. W końcu taka jest rola Venom. Owszem, ale... Czy jest coś ważniejszego niż spełnić prośbę wodza? Wróć. Prośbę ojca? Dobrze, ojcze. Nie przywiązuj się do takich osób. Elfki są wyniosłe, samolubne, oschłe i zimne. Ohydne stwory. Postaraj się wykonać zadanie jak najszybciej. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać, synu. A Cedriga znowu gdzie wywiło? A ja wiem, pewnie potrenować szedł, albo znowu na zwiady. Dobra, najwyżej mu przekażecie, nie będę mówił dwa razy. Zanim zaczniemy omawiać całą sprawę z wyruszeniem na tereny Ardenady, najważniejsza sprawa w tym momencie to ta Adelaida. Jak stan Raymonda? Z tego, co mówił Ray, jest już lepiej, szczególnie z ranami, których doznał. Wszystkie są praktycznie zagojone. Została tylko sprawa z odzyskaniem pełnej energii, jaką miał przed naszym wyruszeniem w góry. W jakim sensie? Właśnie w tym sęk. Nie mam bladego pojęcia. Jedyne moje zalecenia w tym momencie to takie, że ma odpoczywać. Energii nie da się odbudować lekami. To musi przyjść samo lub skorzystać z pomocy magii, a do tego stopnia nawet ja nie doszłam mimo nauki. Trzeba będzie spróbować cię nauczyć w najbliższym czasie. Jednak mnie to mnie zastanawia. A co takiego? Jakim cudem był w stanie, może nie tak bardzo krytycznym, ale jednak dalej poważnym, użyć takiej ilości niespożytkowanej energii na posłańca Tyriona, no i samego Cedrica? Właśnie, Ray, jak to zrobiłeś, skoro widać było, że nie masz siły nawet chodzić? O tym właśnie mówiłem do Lady, że sam nie mam pojęcia, co we mnie wstąpiło. Nie pamiętam, żebym posiadał takie zasoby energii. Jakbym sam nie potrafił się kontrolować. Jakby ta ilość tej energii przerastała moje ciało. Jakbym miał zaraz wybuchnąć. W dodatku do takiej agresji, jak wtedy nie doznałem, od kiedy stałem się Venom. Ciekawe, ale mam nadzieję, że jak na ten moment czujesz się już lepiej i będziesz w stanie za parę dni już wyruszyć. Mogę nawet potrzebuję czasu, minimalnie do końca tygodnia. Jak mówiłam, musi porządnie wypocząć, więc nie może się przemęczać podczas kuracji. Rozumiem. Wracając do kwestii wyprawy. Tak, już mówię. W kwestii organizacji, znając życie, są tam rozwidlenia, konkretnie dwa, więc będziecie musieli się rozdzielić na dwa zespoły.
Izak z Natalii, Adelaila z... Czy ty mi robisz na złość? A skądże? To na jaką cholerę znów mam z nią iść? W dodatku sam na sam. Porąbało cię? Czegoś się nawdychał. To będzie istny Armagedon. Nie wytrzymam z nią sam na sam ani chwili dłużej. Bo chyba szybciej osiwieje. Jak raz ma rację. Nie ma opcji, bym z nim szła. Zobacz, jak on się zachowuje. Przyzwoicie w porównaniu do ciebie. Przecież ja ją tam zostawię, aż ją tam coś zeżre. W sumie nie będzie mi nawet gryzło sumienie. O, jakiś ty miły. Za chłamstwo odpowiadasz się chłamstwem, słońce. Nie ma za co. Poza tym... Chyba już ci mówiłem, że dla ciebie nie ma już ratunku. Co to za problem, by szła z Delilą, albo z którymś z chłopaków, albo zamienią z Cedriciem, albo z Rejem. Oni się pozabijają we dwoje. Rej i Cedric mają najlepsze predyspozycje, by chronić Delilę. To nie znaczy też, że ty nie byłbyś w stanie jej ochronić. A mogę ją tam zostawić? Palant. Nie, macie się nawzajem pilnować. Idziecie razem i razem macie wrócić. A szkoda. Jaki miałeś powód, żebym z nią nie szedł, skoro mam predyspozycję równą chłopakom? A bo jesteś debilem? Skarby, przestań mówić do siebie w trzeciej osobie, rozmawiam z Marcelem. O, taki miły kapryz. To jakaś zemsta, prawda? Powiedz mi, a teraz siedź cicho. W życiu! Przejdźmy do sprawy ekwipunku. Dobrze, to chwilę to wszystko. Delilah, jak ci idzie kontrola nad aurą? Właśnie zamierzałam iść poćwiczyć. Dobrze, tylko uważaj na siebie. Jasne. Kontroluj to. Naucz się jej używać w każdej formie. Teraz! No cholera! Spróbuj mniej agresywnie. Twoja aura nie należy do wybuchowych. By jej użyć, nie może być w tobie ani groma zapachania, nerwów czy negatywnych emocji. Musisz okazać wewnętrzny spokój. Po pierwsze, wystraszyłeś mnie. A po drugie, co ty tu robisz? Miał się odpoczywać. Po pierwsze, wybacz. Po drugie, oprócz przejścia niczego męczącego nie robię, plus pomogę ci w treningu. Tak więc, bez przeciągania, zacznij od oczyszczenia głowy i spokoju w duszy. Dobra, dobra, zanim zaczniemy, skąd wiesz, jaki mam rodzaj aury? Bo ją widzę. Taka zdolność, poza tym taką trudno przeoczyć. Łagodna o zielonym kolorze. Wiesz, że zielony jest kolorem harmonii i równowagi? Ta, u mnie chyba jej nie ma. Jest, tylko musisz oczyścić umysł i zaznać duchowego spokoju. Nie będzie to proste. Mówisz, że ją widzisz. Widzisz ją tak cały czas? Przecież każdy umie ją wyczuwać. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Tak, wyczuwać, ale nie widzieć. Nauczyłem się ją widzieć. Trochę czasu musiałem na to poświęcić, ale... Dzięki temu łatwiej kogoś uczyć panować nad nią, lepiej używać, dlatego też spróbuj tego, co ci mówię. No dobrze. No nie działa! Nie jesteś spokojna i opanowana, twoja aura jest ciągle rozchwiona. Łatwo ci mówić o spokoju, jesteś Venandi, poza tym po tylu tygodniach powinieneś wiedzieć, że w moim życiu spokoju nie ma. To, że jestem Venandi, nie oznacza wewnętrznego spokoju lub czystych myśli. Wiem, że u ciebie trudno o spokój, ale uwierz, że i z życiem, w którym nie gości spokój, można go zaznać, kiedy tylko się pogodzisz z jego brakiem. Tak, jasne. Trzymaj mnie za dłonie i zamknij oczy. Oddychaj głęboko i spokojnie. A najlepiej wyobraź sobie coś dobrego. Coś, co wypełni cię tak bardzo, że pogodzisz się z tym złem, co wprawia cię w niepokój, stres, nerwy. Coś, co chciałbyś zobaczyć, albo twoje ulubione wspomnienie. Takie, które niszczy to, którego wolałabyś już nie przeżywać. Musi cię wypełnić tak mocno, że poczujesz ulgę i wewnętrzny spokój.
Udało się, udało się! Może póki jeszcze widno, przejdziemy się? Jasne. Na samym początku za tobą nie przepadałem. Wkurzałaś mnie. Twoje ocenianie z góry innych. Nienawidzę czegoś takiego. Wywołuje to u mnie niechęć. Jednak z biegiem czasu zacząłem rozumieć, dlaczego taka jesteś. Tworzyłaś taką skrupę, oddalałaś się od ludzi, bo nie chciałaś po raz kolejny kogoś stracić. Bałaś się, że jeśli znów ktoś się zbliży, znów zginie. Przez to, kim jesteś. Ja mam podobnie. Nie chciałbym, żeby ktoś przeze mnie ginął, a raczej przez to, kim jestem. Do czego zostałem stworzony. Jednak jak zacząłem spędzać więcej z tobą czasu i więcej rozmawiać, coraz to bardziej czułem, że tego mi trzeba było. Potrzebowałem kogoś takiego, z kim mógłbym porozmawiać o wszystkim. Bardzo dawno doskwierała mi samotność, ale nie sądziłem, że aż do takiego stopnia. Przez tyle lat byłem sam. I dopiero teraz poczułem, że w końcu nie jestem. Ta pustka, którą czułem w pustym miejscu, zaczęła się wypełniać. Dawno nieznanym mi uczuciem. Chyba pierwszy raz poczułem to naprawdę i jesteś osobą, której nie chciałbym stracić, ale też jesteś osobą, bez której nie potrafiłbym żyć. Nie wiem, który wybór byłby trudniejszy. Czy zostawić cię dla twojego bezpieczeństwa, czy być obok. Dzięki tobie odzyskałem to, czego już tu nie było. Zyskałem więcej niż miałem. Venandi mają ograniczone zasoby uczuć. By nie przeszkadzało to w pracy. Ale ja pieprzę to. Bez emocji nie da się żyć. To jest jak otchłań, w której się zatapiasz i nie możesz wejść, im bardziej w nią wchodzisz. Kiedy patrzę ci w oczy, wiem, że to właśnie tego pragnę. Być obok ciebie, chronić cię. Być cały czas przy tobie. Nieważne, czy byś tego chciała, czy nie. Oddałbym za ciebie życie. Mimo wielu różnic. To właśnie te różnice pozwoliły nam do siebie dotrzeć. Wiedz, Delilah, że jesteś jedyną osobą, która wypełnia tą pustkę, która jest wewnątrz mnie. Nigdy nie znalazłbym osoby, która równie dobrze mogłaby je wypełnić. Może nie zasłużyłem na ciebie, na nasze relacje. Ale mogę ci obiecać, że nieważne, co byś powiedziała, nieważne, jak kazałabyś mi się zmienić, zrobiłbym to.
Nie ukrywam, że ja również na początku za tobą nie przepadałam. To jak szufladkowałeś ludzi, choć może i słusznie. Twoje zachowanie było dosyć niegrzeczne i niemiłe. Wszystkich odpychałeś. Ciężko było dotrzeć, ale ten dzień, kiedy postanowiłeś ze mną porozmawiać i pomóc mi, gdy byłam w rozsypce. No i wtedy, kiedy sami przemierzaliśmy jaskinię, gdy byłeś ranny, wykończony, poznałam cię od drugiej strony. I gdybym ja się nie otworzyła, nie byłabym w stanie rozbić twojego muru. Słabość. Dzięki naszym słabościom obydwoje mogliśmy do siebie dotrzeć i pokazać, że nasze dusze potrzebują się nawzajem. Pomóc iść dalej tą obraną przez nas drogą. Felicity mi mówiła, że gdzieś tam jest ktoś, kto będzie mnie potrzebował, tak jak ja jego. Ktoś, dzięki komu będę szczęśliwa i odnajdę spokój. Dzięki tobie czuję, że chyba właśnie znalazłam osobę, która była gdzieś tam i dzięki losowi właśnie z nią rozmawiam. Kto by pomyślał, że Fernandi będzie w stanie poczuć coś więcej niż to, co mu dano? Kto by pomyślał, że Elfka poczuje coś do Fernandi? Ostatnim razem, kiedy byliśmy nad tym stawem, patrzyliśmy sobie w oczy. Czułam, że mogłabym zaraz eksplodować. Jednak odwróciłeś wzrok i otrząsnąłeś się. Bałam się. Ty się bałeś? Tak, my też odczuwamy strach. Dlaczego się bałeś? Bałem się, że jeśli pociągnę to dalej i dojdzie do czegoś między nami, to będzie jak z Lorą. Rozumiem. Dlaczego więc zmieniłeś zdanie? Bo ty nie jesteś Lorą. Przy niej nie czułem tego, co przy tobie. Obiecuję, że nigdy nie zrobię ci krzywdy. A ja obiecuję, że nigdy cię nie zostawię. Zostańmy tu jeszcze na moment. Powinniśmy poczekać, aż wrócą. Nie są dziećmi. Jak wrócą, to wrócą. Jeśli chcesz na nich poczekać, to cię nie trzymam. Dla mnie tym lepiej. Musisz? A czy ty musisz gadać? Po ostatniej naszej rozmowie jeszcze nie zrozumiałeś, że cię nie lubię? A, przepraszam, nienawidzę. Wybacz, ale jesteś na mnie skazany aż do powrotu z Erdenedi. Może to przeznaczenie, że znów się spotykamy? To chyba pierdolenie. Trzymaj się lepiej ode mnie z daleka. Może przestań przed wszystkimi skrywać grzecznego chłopca, Izak? Nie udaję grzecznego chłopca. To ty udajesz pokorną elfią czarodziejkę. Ile jeszcze będziesz mydlić im oczy? Ile kłamstw i spisków jeszcze planujesz uknąć, żeby im zaszkodzić? Zaszkodzić swojej rzekomej przyjaciółce? Do jakiej katastrofy musi dojść, aż w końcu się ujawnisz? I kto to mówi? Ktoś, kto prawdziwą naturę trzyma pod kloszem i prawdziwego celu misji także nie ujawnia. Jestem ciekawa, kiedy się potkniesz. Ja się nie boję zdemaskowania. Mam plecy, które zapewniają mi rzetelne wyjaśnienie. A ty masz? Plecy? Chodzi ci o twojego braciszka?
tego, którego tak zmasakrowała rzeźbno, o tym, że nie jest w stanie do tej pory dojść do siebie? Ojej. Jeszcze słowo. O warowacie krtoni powiem wszystkim, że to napad zwierzęcia. Więc jeśli życie ci miłe, zamknij jadeczkę. Jeśli podczas całego patrolu usłyszę chociażby słowo. O nie, teraz masz przesrane. Co zacząłeś? Zadarłaś nie z tą osobą, co powinnaś, złotko. No już się boję. Powinnaś, bo zemsta będzie słodka. Tak, tak, sobie mów. Co za niedowiarek. Hej! O nie mówiła? Wrzuciłeś mi w krzaki. Było uważać, z kim się zadziela. No głupek. Szlak! Co się stało? Podarła się. No jej, no przepraszam, nie wiedziałem, że się podrze. No teraz muszę to zszyć, a przynajmniej jakoś to zasłonić. Odwracaj się, ale już. No jejku. No, no, no. Co tam mamarczysz? Nie odwracaj się. Jezus. Rej. No odwracam się, odwracam. No co za zbereźnik? Ty jeszcze chyba zbereźnika nie poznajesz. Oło! To za kieckę łobuzie! Ach tak? Dawaj ten model. Oła! To ty mnie wrzuciłeś w krzaki! Ale ty mnie uderzyłaś badyłem. Haha, bardzo śmieszne. Wracajmy lepiej do domu. No patrz, zaczyna, a potem jeszcze mnie bije. Ja ci dam. Stadaj! No i co uciekasz?